Witajcie drodzy widzowie, kolejny LEGO Łup i na początek informacja: w najbliższy piątek w Lidlu znajdziecie m.in. takie oto zestawy w dość dobrych cenach. Ja ten tutaj widzicie, Duelon Nabu, chyba kupiłem za 100 zł, tak więc 70, jeśli interesuje Was właśnie taki zestawik, jak najbardziej moim zdaniem. Ok, ja będę polował na Starfightera Jody, Artuditu plus Yoda plus fajny build, podoba mi się, więc spróbuję go wyhaczyć. Druga rzecz, która jeszcze jest dostępna w Lidlu, oprócz jeszcze oczywiście tej książki od wydawnictwa Amid, są dostępne z serii Ninjago. Ja miałem dylemat, co wziąć, cena 10 zł, ja miałem problem właśnie co wziąć, no ale Gwiezdne Wojny tutaj wygrały bezapelacyjnie, ponieważ mamy dwie postacie, Ezrę i Choppera. Książka dość dużej, pokaźnej wielkości, tak więc jeśli chcecie przekazać młodszemu rodzeństwu, czy Was interesuje, no to tutaj na pewno znajdziecie dużo gier, zabaw, coś do poczytania. Tak wyglądają nasze postacie, czyli bardzo fajna cena, dwie postacie, no ekstra znalezisko, a już jakiś czas w Lidlu bodajże jest, tak więc dopiero teraz się o tym dowiaduję. Kolejne rzeczy, widzicie co jeszcze tutaj nabyłem, też w dobrej cenie taki zestaw Classic, elementy czerwone, nie ma w kolekcji, tak więc tutaj ląduje właśnie na półeczkę, może się kiedyś przyda. Cena też poniżej 10 zł. Kolejne mini figurki. Już Wam mówię, czemu nabyłem właśnie tą numer 7 w kolejności. Jeśli już macie te figurki, no to może kojarzycie, kto to będzie. O, tu mi już oczywiście główeczka spadła, poleciała gdzieś na koniec świata. Nie, sowa mi poleciała. Tutaj muszę. Momencik, poczekajcie. Jest. Dla właśnie tej sowy chciałem nabyć tę właśnie minifigurkę. Czo. Tak ona się prezentuje, zbudujemy ją szybko. I tutaj chyba ta ciekawostka, czyli te średnie nóżki, nie takie duże i one są ruchome. Tak więc bardzo fajnie, widzicie, po jednym pinie. Też właśnie dlatego chciałem tę figurkę mieć. Tam inne też mają takie ruchome nóżki. One nie są takie te niziutkie, tylko takie średnie właśnie, także fajnie. Tego nie będziemy zakładać. Jak to wygląda, każdy widzi. Ojej. Musicie mi wybaczyć, nie chcę robić cięcia. Musicie mi zaufać, że figurka wygląda bardzo dobrze. Sowa. Sowa to jest właśnie ten element, dla którego kupiłem tę minifigurkę. Bardzo mi się podoba. Uzupełniamy kolekcję zwierzątek. Super. Tak więc tak to się prezentuje. No i oczywiście różdżki też dostaję w liczbie sztuk dwóch, tak więc bardzo fajnie. No i ostatnia rzecz, taka największa z tych najmniejszych zakupów. Star Wars Sky Speeder First Order Walker Microfighters. Też jak zwykle w lepszej cenie, a Microfightery mi się dość podobają, dlatego dla dwóch minifigów, dlatego Walkera też było warto. Będę miał do porównania z innym Microfighterem, też widzieliście u mnie recenzję swego czasu. Tak więc tak wygląda ten LEGO Haul. Ja Wam jeszcze raz przypominam o piątkowym właśnie piątkowej ofercie w Lidlu. Powiedzcie mi, czy ewentualnie jakieś inne zestawy tutaj będą, ponieważ tu są trzy. Nie wiem, czy jest gdzieś informacja jeszcze, czy można będzie wyhaczyć inne. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że rzucą ich na tyle, że każdy się tam obłowi, jak będzie tutaj właśnie chciał taki zestawik kupić. Tak więc dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Ja idę szukać głowy Cho. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć! Gumowane, fajne. Cyk.